Witajcie w trzeci dzień Vlogmasu. Ja mam śniadanie takie proste, jajecznica z ogórkiem kiszonym i tu tylko dwie kanapki z konfiturą wiśniową i zaczynam dzień. Ale może zanim zaczniemy dzień, to otworzymy sobie kalendarz adwentowy. Zobaczmy, co mamy. Zrób kakao i wypij wieczorem oraz oglądaj sobie zdjęcia po prostu. Jakieś zdjęcia z przeszłości. Fajne zadanko. Dzisiaj jest sobota. Cały czas sprzątałam. W ogóle zobaczcie, jak ciemno. 14:48. Właściwie wypadało świecić światło w pokoju. Mam zupę taką kalafiorowo-jarzynową, kalendarzyk adwentowy. No i w każdym razie zjem sobie zupę i robię coś dalej. Zapakowałam też prezent imieninowy, bo dzisiaj będę na mojej imprezce. Miałam dzisiaj zrobić kakao wieczorem. Jest dopiero 15:17, ale ponieważ potrzebuję jakiegoś wzmocnienia, to sobie zrobiłam. A zdjęcia obejrzę, pooglądam sobie po prostu później, no bo później jeszcze będzie imprezka, więc też nie będzie, a nie będę nagrywała raczej chyba. I właśnie teraz potrzebuję czegoś wzmacniającego, a nie mogę pić kawy. Więc mam kakałko i sobie go wypiję. Nie zrażajcie się, mam mało miejsca, więc tak trzymam na komputerze, ale nic się nie dzieje. Tutaj mam tak, paletkę Too Faced, mam też Too Faced Candlelight, to jest rozświetlacz, ale ja używam do cienia na powieki i on bardzo fajnie się sprawdza. Było go dużo, chyba bym go w życiu nie zużyła. Też box, taką do konturowania paletkę i resztka tego pudru, już właściwie jest sam do naprawy, także niedługo będzie zużyte. A jako serum używam czegoś takiego ze podeszwu witamina C. I co jeszcze używam? No nie wiem, więc tak, dam sobie trochę tego cienia tak w załamanie. Zamiast konturówki na oczy użyłam takiego cienia ciemnego, On The Girl. Ostatnia kredeczka z Inglota, taka, nawet nie pamiętam ile, 506. Bardzo ją lubię, idealny kolor dla mnie. I maskarka Better Than Sex to Face. Miałabym o korektorze Marc Jacobs. Widzicie, spadł mi kiedyś i pękł. I ponieważ jest go bardzo mało, to ja po prostu takim patyczkiem sobie go wyciągam. Na zakończenie konturowanie. Może się wam nie pokazuje, ale zapewniam was, że robię co trzeba. Też mi mało tego zostało już. Jeszcze to wystarczy na długo, ale tutaj tego szarego nie mam, który robię. I troszkę różu i na zakończenie puder. No i tyle. 10 minut i zrobione. Kolczyki założę takie ładne. Jeszcze potem się pomalować. Moje bransoletki, pandorkę i ta złota jest przywieziona. Kolor złotego jest przywieziona z Santorini. A tutaj mój wisiorek ziemia, który dostałam na imieniny. Piję herbatkę wiśnia w rumie. Tu z kolei mam pomarańcze. Kalendarzyk czeka na następny dzień. A tu czekolada, którą dzisiaj dostałam. Bardzo lubię te czekolady i fajnie, że jest duża. Chociaż miałam jej słodycze, w sumie to nie wiem. Muszę wam powiedzieć, że ten świąteczny spadek to jest coś wspaniałego. Tak się z niego fajnie nalewa herbatkę. Kawy jeszcze nie robiłam, ale jest fantastyczny. Witajcie z rana, ubrałam dziś zimowe skarpetki w takie miski polarne i zaczynamy ten dzień. Może zaczniemy w taki sposób. Zrobimy jakąś chusteczkę. Może chciałam zieloną, a to
o czym co mamy tutaj na tej karteczce. Zaplanuj wyjście na świąteczny kiermasz. Dobrze. Może nawet dziś wyjdę na świąteczny kiermasz, a jeżeli nie dziś, no to w innym dniu, ale jest niedziela, więc może się uda. Czas na pomalowanie paznokci. Mam taki lakier, lubię go i ostatnio właśnie sobie maluję, także zabieram się do pracy. 14:04, ja jem zupę, to jest mój obiad i zaraz lecę. Jadę do Starego Miasta i zobaczymy, co się będzie działo. Może dzisiaj będzie wyjście na kiermasz świąteczny. Jadę teraz do Starego Miasta. Muszę wam powiedzieć, że normalnie mam taką sytuację, że o mało nie doszło do wypadku, ponieważ ja wyjeżdżam z takiego skrzyżowańka małego, na którym jako ostatnia wyjeżdżam. Po prostu wszyscy mają przede mną pierwszeństwo. Ale czasami jest tak, że jak ktoś daje sygnał, że skręca, to jest po prostu sprzeciwka osoba, że skręca właśnie w lewo, no to wtedy tak jakby się wymijamy. Ona skręca tak, a ja tak. No i wyobraźcie sobie, że ta osoba dała sygnał sprzeciwka właśnie, że skręca w lewo, więc ogólnie powinniśmy się wyminąć, a ona wyjechała prosto. Czyli normalnie jak ja bym wtedy skręciła w lewo, bo ona daje taki sygnał, no to byśmy się zderzyły. No i kurczę, naprawdę jak można w ogóle być takim beznadziejnym. Tak się zdenerwowałam, bo wiecie, widziałam, że się zachowuje niepewnie, coś mi się nie podobało i się zatrzymałam mimo wszystko. Bym się nie zatrzymała, tylko po prostu uwierzyłabym tej osobie, że skręca właśnie tak jak pokazuje. No to normalnie był wypadek. Może wolno byśmy jechały, no ale mimo wszystko ona starała się szybko, żeby nie wiem co zdążyć, czy i tak miała pierwszeństwo. Tylko po prostu musiała pokazać to, co trzeba. Gdziekolwiek by skręcała, miała pierwszeństwo, ale jak pokazuje coś zupełnie innego niż robi, no to człowiek może być często zorientowany. Dobrze, jadę, mam nadzieję, że cię zajadę na ten kiermasz świąteczny. Słuchajcie, że będzie fajnie. Jestem pod galerią krakowską. Jest też piękna świecąca się kamieczka. I placek też jest ładnie oświetlony. Mam powiedzieć, że kocham zimowe herbatki. Ta jest przepyszna. I pomyślałam, że muszę wam dam przepis na taką moją herbatkę. Więc ja daję jakąkolwiek czarną herbatę, ale akurat tutaj mam smakową, ponieważ to są wiśnie w rumie. Taka czarna herbatka, którą dostałam w tamtym roku. I zaparzoną herbatkę wlałam do mojego kubka. Później dosypałam cynamon,
szczyptę, taką dość dużą szczyptę cynamonu, szczyptę imbiru, trzy goździki tutaj wrzuciłam, jak widzicie troszeczkę rozmarynu, takiego biały krzaczek, który nie rośnie i właśnie rozmaryn nadaje takiego aromatu fajnego i do smaku wlałam syrop klonowy, a jeszcze wcześniej wcisnęłam tak 1/3 cytryny takiej średniej i syrop klonowy po prostu ja dodaję do smaku. Tu myślę, że każdy musi sobie dodać tyle, ile potrzebuje, bo jedni ludzie lubią bardziej słodkie, inni mniej słodkie herbatki, ale powiem Wam, że ona jest tak pyszna, że ta herbata nie może być niedobra. Ona jest po prostu wspaniała i ja lubię ten zimowy czas. Dzisiaj też byłam na herbatce w galerii, takiej fajnej zimowej, z malinami, właśnie z sokiem malinowym, z goździkami, z różnymi takimi korzennymi przyprawami, też była przepyszna. Ale nie nagrywałam, bo wiecie, czasami jesteśmy z kimś, że nie chcemy po prostu nagrywać i psuć chwili, także było bardzo miło, ale chyba nagrałam tylko choinkę i tam kawałeczek jakiś. A dzisiaj jeszcze chciałam do domu i miałam ochotę zrobić sobie taką herbatkę świąteczną. I zobaczcie, co przyniosłam, mój piękny dzbanuszek Let It Snow. I mam tutaj trochę tej herbaty, ale dałam dość sporo imbiru, więc sobie ją troszeczkę rozpuszczę i też ten doleję właśnie ciepłej herbatki i ona będzie po prostu jeszcze lepsza. Nie wlałam pełnego kubka, no bo wtedy byłaby za słaba. Do herbatki, słuchajcie, kremik do dłoni, żeby dobrze się czuć, żeby nie mieć wysuszonych. Zresztą dzisiaj pomalowałam paznokcie. To też tak ładnie one wyglądają. Nie noszę mojego środkowego pierścionka, bo spuchł mi tutaj palec, więc po prostu musiałam go zdjąć. Wlałam jeszcze trochę herbatki, żeby mieć więcej. Przepyszna jest naprawdę. Wróciłam do domu oczywiście już jakiś czas temu. I dzisiaj jest czwarty dzień Vlogmasu. W ogóle są też imieniny Barbary. Także akurat moja mama ma na imię Barbara, więc były imieniny też, ale oprócz tego byłam właśnie w Starym Krakowie. Po prostu się umówiłam i pochodziłam sobie trochę, ale mieliśmy pójść do rynku. Właśnie ten kiermasz. No niestety, słuchajcie, oczywiście jest tak, jak to zawsze w moim przypadku jest, że ja coś postanawiam i nawet się umawiam, że będzie tak i zawsze jest inaczej. To dosłownie jakby zawsze jest zmiana planu. Ale i tak było bardzo fajnie. Właśnie byliśmy na takiej herbatce świątecznej w Starbucksie. Nie nagrywałam, ale mimo wszystko no jarmarku nie było, chociaż miałam na tej karteczce, żeby zaplanować wyjście na jarmark i miało być wyjście na jarmark. Ono było zaplanowane. Natomiast do niego nie doszło, bo też było zimno i w momencie, kiedy już byliśmy w tej galerii, to stwierdziliśmy, że nie chcemy chodzić po tym zimnie. Także zostaliśmy w Starbucksie. No i też było fajnie. No i taki był czwarty dzień Vlogmasu, a jutro dzień piąty. You.
Jest już późno. Wracam z galerii. Byłam coś załatwić. Jeszcze załatwię jedną rzecz i wracam do domu. Jadłam nic od śniadania, słuchajcie. Więc po prostu mam nadzieję, że sobie coś zrobić ciepłego z jedzenia. W ogóle to jest bardzo ładna pogoda. Bo widzę, że już tutaj poubierali też drogę koło tego browaru Lubicz. Koło galerii jest bardzo ładnie poubierane. No a tutaj zaraz wam pokażę. Siedzę już w samochodzie, powiem wam, że jest już późno, wracam z pracy. Czuję się, jak się czuję. Kupiłam sobie taki deser Panna Cotta i chyba normalnie trochę sobie zjem, zanim w ogóle gdzieś pojadę, żeby, wiecie, nie zemdlać po drodze. Mam nadzieję, że on się później nie otworzy. Widzicie, Panna Cotta z... Zapomniałam, co się nazywa. Nie Panna Cotta, nie Panna Cotta. Z czym? Gdzieś tutaj miałam łyżeczkę. Ze słonym karmelem i kajmakiem, coś takiego. Nie mogę tego znaleźć. Jeju, gdzie ta łyżeczka? Widzicie, to nie jest takie proste, że człowiek weźmie łyżeczkę i będzie ją miał. Jest. Może parę chociaż kęsów wezmę przed jazdą, bo od śniadania nie jadłam, a nie wiem, które jest. Późno już jest. Ale zegarek mi się wyczerpał. Bateria mi się wyczerpała od zegarka, więc nie mogę sprawdzić. Zobaczymy, czy jest dobry. Dobra, i do orzeszki też. Były jeszcze takie fajne desery z nasionami chia, malinami. Zastanawiam się, czy tego sobie nie kupić. Dobre to jest, ale słodkie, dość mocno. Ale o to chodzi, żeby nie zemdlać po drodze. Ostatni kęs i jadę. Ja jeszcze zjem w domu. Schowam łyżeczkę. I okej, jest. Już będę się czuła lepiej, mam nadzieję. Gdzieś tu jeszcze miałam mój termos z herbatką, z kawą. Z kawą, nie cappuccino, tylko z tą, wiecie. Z inką, tylko zimna jest. Trzeba uważać, żeby się nie przeziębić. Zimna jest w samochodzie. Ale dobra, nie piłam też w sumie prawie cały dzień, więc dobrze mi zrobi. No, tak to jest. Dobrze. Żeby się jeszcze pomalować trochę. Żeby jakoś wyglądać jak człowiek. Naprawdę. Ostatnio to ja dobrze nie wyglądam. Po tym wszystkim, co ja przeżywam, słuchajcie. Jak to mówię w Logmasie. Tak, przyjemna atmosfera w Logmas i w ogóle, ale jak z tego wykończyłem jak ja, no to nie wiem, czy jest taka przyjemna atmosfera.
jeszcze tak do góry, bo lampkę chciałam wyłączyć. Dobrze, później się odezwę. No dobrze, jadę, więc mogę się odezwać, ale powiem wam, że normalnie chciałam sobie ustawić komórkę na wideo i normalnie nie widzę tych malutkich napisów. Muszę mieć, po prostu jestem za daleko, musiałabym, wiecie, zbliżyć oczy bardzo. Nie widzę na daleko i ogólnie tak to jest ustawione, żeby nie wiem, co tam jest napisane. Także wracam. Ale wcale nie jest tak późno. Myślałam, że jest gorzej, jest 17, po 17. Myślałam, że jest jakoś tak później, bo tak było tam ciemno, gdzie szłam. Także po prostu nie było widać, a tam się akurat nie świeci. Także ja wracam do domku i słuchajcie, poczytam sobie dzisiaj książkę. Tamtą o tym 12-tygodniowym roku. To pożyczyłam na razie, więc będę ją kiedyś dzisiaj czytam, ale zaczęłam czytać te Atomowe nawyki. Powiem wam, że to jest bardzo fajna książka. Nawet się nie spodziewałam, że taka fajna będzie, bo w tym opisie to tak słabo było opisane. W tym opisie nie książką, no książki też, ale w ogóle tak w internecie. No Allegro. A jeszcze jest ta trzecia o tych emocjach i myślę, że właśnie, żeby tych niechcianych emocji się pozbyć, żeby sobie z nimi poradzić, to też fajna. To już nawet nie jest koniecznie dla mnie, ale znaczy no, dla każdego myślę, że taka książka jest. Także będę sobie to czytać jak wrócę, ale też właśnie chcę dokończyć montowanie filmu. No i właśnie, to jak ja już teraz to mówię, to już będziecie widzieć za 100 lat, ale właśnie tamten vlogmas, początek vlogmasu, to ja tak dawałam te filmy jeszcze takie z wcześniejszego czasu, no bo to miałam tak bardziej zmontowane i no i po prostu chciałam wrzucić właśnie je w ogóle, a też chciałam wrzucić je to mniej więcej na początku vlogmasu, bo co to jest, to jest 4 tygodnie i to szybko upłynie i nie będzie można w ogóle wrzucić innego filmu przez vlogmas, a wiadomo, że ja lubię takie filmy, prawda? Lubię je nagrywać i lubię je po prostu no mieć na kanale. Ale myślę, że może ten vlogmas mi pomoże, wiecie, jakoś tak się z powrotem zmobilizować do tego nagrywania. Bo jakoś miałam tak, że nie mogłam. Naprawdę, nawet tu nie chodzi o nagrywanie. Ja nagrywałam, ale to montowanie. To montowanie mnie po prostu przerastało, bo za dużo mam tego wszystkiego, ale może jakoś tak, wiecie, jak się coś zacznie, to czasami w końcu się to robi. No i może tak będzie. Więc może coś z tym moim kanałem wreszcie zacznie się dziać. Ogólnie myślę, że gdybym przeczytała właśnie ten 12-tygodniowy rok, to może naprawdę bym się zmobilizowała do różnych działań. A też właśnie chciałam coś nowego zacząć. Oprócz tego, co robiłam, to chciałam coś nowego zacząć i myślę, że to może po prostu mi pomóc w takiej koncentracji. I w ogóle, no ale to jeżeli do tego dojdzie, to wam powiem, bo będę coś mówiła, a potem znowu nic z tego nie wyjdzie i bez sensu to będzie. W każdym razie zamierzam właśnie przez ten krótki okres czasu, chociaż obawiam się, że to może być bardzo trudne, zadbać trochę bardziej o siebie, a szczególnie właśnie o ten sen, tak jak wam mówiłam, ale nie tylko. Od dłuższego czasu na przykład nie robiłam żadnych maseczek i w ogóle tak się czuję po prostu, że nic nie robiłam dla siebie, zawsze coś dla innych, a dla siebie nic. No i mam ochotę właśnie sobie coś porobić z takich rzeczy właśnie związanych z dbaniem o siebie, ale też w ogóle jeszcze tak dla własnego rozwoju. No i właśnie mówiłam wam o tym sobie, że próbuję właśnie coś w tej dziedzinie zrobić i może mi się to uda, mam nadzieję. Też ogólnie okazało się, że dostawałam taki lek, który powodował jakby nabieranie wody w organizmie. I od kiedy zaczęłam zażywać ten lek, no to zauważyłam w pewnym momencie, że ja w ogóle nie mogę schudnąć, no chociażbym nic nie jadła, nic nie robiła, albo cokolwiek robiła, to jakby nie ma żadnego efektu. No i w końcu wiedziałam od kogoś, że ten lek może powodować właśnie zbieranie się tej wody w organizmie i jak poszłam do lekarza, to zapytałam o to i zmienili mi ten lek. I teraz mam inny,
i zażywam go dopiero trzeci dzień i widzę efekt, słuchajcie. I po prostu tak normalnie się teraz czuję. Może nie pomaga mi to naciśnienie, chociaż podobno to jest silniejsze od tamtego leku, ale tamten mi pomagał i to też za bardzo. Znaczy pomaga mi, ale no nie tak jakby należało, ale za to przynajmniej nie zbiera mi się ta woda w tym organizmie, tak? I no i to wtedy nie wygląda, że człowiek jest taki opuchnięty po prostu. No nie wygląda się jak nie wiadomo co. No widzicie, ja to tak skaczę po tych tematach, ale no dużo jest rzeczy, które no niestety spać mi się chce. Bo 3 godzinki tylko dzisiaj spałam w nocy. Ale jest dużo tych wszystkich rzeczy, które no jakby czymś należy zająć w moim przypadku. Także najgorszą rzeczą jest właściwie, najtrudniejszą właściwie, nie najgorszą, tylko właśnie najtrudniejszą jest zdrowe odżywianie, bo ja bardzo bym chciała zacząć się z powrotem zdrowo odżywiać, tak jak kiedyś. To mi bardzo dobrze robiło, no ale nie wiem, czy mi się to uda. Muszę zacząć robić tak, że po prostu wieczorem będę sobie przygotowywać rzeczy na następny dzień, bo inaczej to nie ma szansy. No bo jak rano wstanę, to nic nie zrobię. Ale powiem wam, że ja dzisiaj rano wstałam i ja tak szybko się zebrałam, że jeszcze miałam dużo czasu. Także było trochę czasu, ale nagrywać nie nagrywałam, bo to było jednak za mało czasu, żeby nagrywać. Więc dopiero teraz nagrywam. No i taki dzień jest. I już jest po 17, czyli za 1 na 18. No to powiem wam, że co ja wam mogę w takim vlogmasie nagrać, dlatego też dawałam tam te filmy z poprzedniego czasu, gdzie tam coś może więcej nie było. Oczywiście też tam nic nie było, bo ja tam spędzam dużo czasu w samochodzie. Ale być może lubicie takie filmy, gdzie ktoś opowiada wam różne rzeczy jadąc samochodem, bo no, po prostu no jest to też sposób na wykorzystywanie czasu, no wiecie, codziennie jak tyle czasu spędzamy w samochodzie, no to które tracimy jakby. Chociaż ja lubię jazdę samochodem i lubię sobie tak siedzieć i też nawet w ogóle się nie odzywać, tylko wiecie, ja to sobie myślę o różnych rzeczach. No przede wszystkim może myślę o tym, co się dzieje na drodze, ale wiadomo, że tam myśli uciekają gdzieś. Jednak zawsze jestem skupiona. Zawsze myślę, jakby to jest priorytet. A tutaj no to tak jakbym z kimś rozmawiała, kto siedzi na siedzeniu obok. Tak właśnie z wami rozmawiam. Czy rozmawiam, mówię do was, ale wy mi potem czasami odpisujecie, więc wychodzi na to, że rozmawiamy. Oczywiście kto chce, to odpisuję. No i korek. O, tak jak zawsze. No także nie jest łatwo. Nie mam już też mojej gorącej czekolady. Żal mi, że jak wrócę do domu, to nie będę mogła sobie zrobić. Ale mam kakao, tylko nie mam mleka, ale nie chcę się po niego jechać, więc nie jadę. No. Spać mi się strasznie chce. Najgorsze to jest, jak człowieka dopada sam. Zjem pana kotę, ale to później. A wcześniej sobie zrobiłam jakąś obiad o kolację, bo to już będzie późno. Więc jeden posiłek. Bo tak to wiecie, co to robię coś jeszcze wcześniej. Ale ponieważ nie miałam czasu, no to nie wiem. A w tą stronę jakby mniej tych samochodów, to nie trzeba sobie w tym korku stać, tylko troszkę mniejszą. Ale wiecie, ja mam taki pomysł, że ja sobie tak fajnie udekoruję mieszkanie, że w ogóle przede wszystkim, że sobie posprzątam już. Dekoracja dekoracją, to jest jakby element ostatni, ale żeby sobie posprzątać, prawda? No ale niestety
kiedy ja to mam robić. Zazwyczaj będzie kiepsko. No i potem właśnie, żeby sobie choinkę na przykład wcześniej ubrać jednak, nie w ostatnim dniu, chociaż ja często tak robię, że właściwie ubieram w ostatnim dniu, a nawet jeszcze ktoś inny ją ubiera. Ale właśnie nie mam choinki. A w tym roku myślę, że chciałabym prawdziwą choinkę. Chociaż sztuczna jest fajna, bo ze sztucznej się nie sypie. No ale raz fajnie byłoby mieć też prawdziwą. Może się tak zbeczy, to jest jakaś tragedia. To już lepiej jak do was mówię, to przynajmniej jestem zajęta i muszę mówić, więc nie usnę. Muszę zabrać jakiś korek. No, także ja tu siedzę, myślę o różnych rzeczach. Zastanawiam się, co sobie zrobić w ogóle. Czyś tam zmieszczę. A zmieściłabym się, może nie zmieściłabym się. I światło się skończyło. Widziałam ładne rzeczy dzisiaj, bo byłam w Galerii Krakowskiej jeszcze na chwilkę po pracy, bo chciałam kupić takie te skarpetki bezuciskowe jeszcze dla mojego taty, bo one mi się bardzo podobają. I kupiłam jedne kaszmirowe też dla siebie, jeszcze czarne, bo są bardzo fajne. No a poza tym to właśnie kupiłam pana kotę i co jeszcze. No i nic właściwie. Chociaż były fajne przecenie Puff and Podworks, ale nie chcę już wydawać tyle, więc po prostu nie kupowałam, chociaż miałam ochotę kupić tam jedną. A może to i dobrze było, tylko trzeba było kupić za 200 zł i wtedy 100 zwracali. Czyli ogólnie to było tak, jakbyś za 100 kupiła, no to chyba się opłacało. Co by tu zrobić, żeby się obudzić, a nie wiem, jaki tam korek będzie jeszcze dalej. Znowu stoję tak długo na tym skrzyżowaniu, no nie no. I już jadą. Kiedy te światła się zmienią? Światło się zmienią, to będzie godzina. No dobra, jadę. I jeszcze jak tam to się zmieni, to pojadę już tam dalej. I tam do stawku. Tam życie. Dobrze, rozłączam się. Później się do was odezwę. Dzień piąty. Nasuniemy zadanie. Zobaczmy plany. Powiedz komuś coś miłego dzisiaj. No to postaram się. Postaram się komuś coś powiedzieć. To nie będzie takie trudne. Mówię, co zapomniałam nagrać, ale za to biorę moją pana kotę. Właśnie z tym kajmakiem i karmelem solonym. No to zrobiłam kawkę i obejrzę film na YouTube. To będzie największy odpoczynek dla mnie. Bardzo sobie dzisiaj kupiłam wspólnie w Zarze. Miałam chyba podobne, ale troszeczkę wyglądają na dłuższe niż te, które miałam. Kupiłam 40 za 119 zł, bo ostatnio jak kupowałam, to też one były za 119 zł, ale widzę, że nie wiem, czy to są te same. No chyba podobne w każdym razie. Zobaczymy. Czy są dobre, zaraz je zmierzę. Zmierzę te spodnie i muszę wam powiedzieć, że są po prostu idealnie dobre. Każde są bardzo fajne. Także sobie je zostawiam. Druga rzecz, którą kupiłam, to są takie skarpetki z kaszmirem z kalcedonii. Kupiłam rozmiar 36 do 38, to jest SKM-ka. Mam już takie jedne, są super fajne. Także to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, to są takie skarpety męskie, właśnie bezuciskowe dla mojego taty. Kupiłam jedne szare, jedne takie jakby ciemny brąz i czarny. I dwie pary czarnych. I wtedy moje kaszmirowe skarpetki miałam za darmo. Witajcie, dzisiaj jest 6 grudnia i oczywiście jest tak, nie wyglądam najlepiej, leje, bo to jest beznadziejna, rano jak jechałam, to po prostu szlaban się zepsuł, więc chwilę tam się ustawiłam i stwierdziłam użyć karty, bo niestety nie działa, a jak tak leje, no to nie jest fajnie wychodzić, prawda?
miałam choinkę. Jeżeli bym kupiła choinkę sztuczną teraz, no to byłoby ok, prawda? Ale prawdziwa to tak nie trzyma, więc trzeba ją może trochę później ubrać, ale z drugiej strony muszę właśnie znaleźć jakąś inną choinkę. No, dużo różnych rzeczy mam do robienia, dużo mi czeka, także mogę narzekać, mam co robić, a jeszcze też chciałabym sobie trochę poczytać. Te kilka książek, które sobie zamówiłam, jeszcze doszło mi trzy, to wam jeszcze nie pokażę, wydaje mi się też bardzo, bardzo ciekawe. Trzy albo cztery nawet chyba. Czy ja się teraz zmieszczę na drugą stronę, ale chyba nie. Zostaję tutaj, bo mam jest mało miejsca. A tak wiecie, na skrzyżowaniu gdzieś tam potem wisieć i będą przejeżdżały inne samochody. Chciałam sushi i zawsze mam ochotę skosztować sushi, jeszcze nigdy nie doszło do tego, żebym właśnie zjadła kiedyś sushi, ale ja na pewno nie zjem z żadną surową rybą ani z niczym takim, tylko jakąś wędzoną albo jeszcze z czymś tam innym. Jestem niewyspana bardzo. Miałam być wcześniej spać, ale niestety na razie jeszcze mi się tego nie udało zrobić. Był w tamtym chyba roku, albo w tym nawet, nie no, w którymś tam poprzednim roku. Mówiłam o tym, że zaczęłam się lepiej wysypiać, ale już po prostu jakby no, przestałam to stosować. Także nie udaje mi się na razie. Już za dużo mam wszystkiego. A w ogóle słuchajcie, dzisiaj 6 grudnia, nie wiem czy to powiedziałam, 6 grudnia mam Mikołaja, mamy Mikołajki, więc fajnie jest. No to taki przyjemny dzień, prawda? Mam nadzieję, że dostaliście coś od świętego Mikołaja i że byliście w ogóle grzeczni w tym roku. I że właśnie do was przyszedł. No jeszcze dzisiaj nie przyszedł, bo ja nie wiem czy ja byłam grzeczna, ale zobaczymy. Dobrze, rozłączam się. Jadę w tym deszczu. Dzisiaj 6 grudnia przydałoby się jakąś fajną karteczkę wylosować, ale nie wiem co to będzie, może różową, jasną. Pudrowy róż, a z niebieską różową. I zobaczymy co mamy. Użyj dzisiaj świątecznych przypraw. Dobrze. Zrobię sobie świąteczną herbatkę. Kupiłam, słuchajcie, gwiazdkę, że pokażę wam co kupiłam. Tak, zrobię świąteczną herbatkę i użyję tych przypraw. Jeść to mi się już w ogóle nie chce. A dopiero jest 17.37, ale ja już się czuję przejedzona. Kupiłam dzisiaj świąteczne przyprawy i to gram masala, to będzie dobre do różnych rzeczy. Gram masala to są, wiecie jakie rzeczy? Kmin rzymski, kolendria, pieprz, cynamon, goździki, gałka muszkatołowa, kardamon i liście laurowe. Na przykład do jajecznicy bardzo dobra, żeby dodać, albo do cukinii. Kmin deski anyżu, bo to przepięknie wygląda jak one są w herbatce zatopione. I ja miałam takie te herbatki dawniej z kalendarzy adwentowych, tych English Tea Shop, ale w tym roku nawet nie kupiłam tego kalendarza, bo w ogóle zapomniałam o tym i w ogóle nie mam żadnego kalendarza oprócz tego, który sama zrobiłam z tych karteczek, no ale właśnie nadal lubię herbatki, ja natomiast używam ciągle tego mojego pięknego dzbanuszka takiego z tymi, wiecie, Let It Snow, z tymi gwiazdeczkami i po prostu to będzie tak ładnie wyglądać, takie gwiazdki anyżu rzucone do herbaty, bo one są prześliczne, gałka muszkatołowa tak samo do herbatki, goździki no to też, ale jak na przykład chcemy sobie ułatwić sprawę i nie chcemy, żeby nam to wszystko wpływało, żeby źle się po prostu, wiecie, piło herbatkę, to właśnie można zwrócić do takiego dzbanka, jak ja mam i przycisnąć tym takim przyciskaczem. A jak nie, to można też zmielić goździki i wrzucać gałką muszkatołową. Też zmielić i wrzucać, ona jest zmielona. Ale takie gwiazdy generzu to szkoda mieć, bo one są ładne. Kupiłam też przyprawę do piernika i ona, słuchajcie, jest fajna, bo tutaj zobaczcie, cukier, cynamon, goździki, kakao zmniejszonej zawartości,
nasiona kolendry, ziele angielskie, gałka muszkatołowa. I po prostu można to wrzucić właśnie do ciasta jakiegoś, ale można też sobie na przykład do kawy, do kakao, do... I właśnie też do herbatki, bo to są takie przyprawy, jak się wrzuca do herbatki. Także albo na przykład do takiej owsianki zimowej, właśnie takiej wlop masowej. To będzie bardzo dobre. Tylko, że Wam coś jeszcze kupiłam. Taki Miller Milk o smaku brownie. I druga rzecz to taka właśnie ta kawa Satino Coffee Latte. Ale no nie wiem, bo trochę dzisiaj mi krew wyciała z nosa, to na razie tego nie piję. Chociaż napiłam się chyba tak, wiecie, jakby z dwie duże łyżki, trzy łyżki, takie duże, coli. Coli, ale z 0% cukru. No ale to może być dobre. Ja mam jeszcze takie pistacjowe, kupiłam i te pistacjowe są też pyszne. Kupiłam też z okazji Mikołaja, zobaczcie sobie, kupiłam pistacje prażone i solone, bo ja uwielbiam pistacje, ale no, kupuję je bardzo rzadko, są drogie, więc uznałam, że na Mikołaja mogę sobie kupić. I kupiłam sobie i trochę ich już zjadłam. Dzisiaj kupiłam też takie Mikołajki, bo mi się przydadzą, a potem dostałam. O, miałam też takie Mikołajki i już dałam, komu chciałam dać, bo to albo do prezentu, albo wiecie. Dostałam, zobaczcie, jaki piękny domek świąteczny dzisiaj na Mikołaja. Tu jest takie serduszko, ja bym chciałabym mieć taki domek kiedyś. Podoba mi się bardzo. Domek dostałam. Pokażę Wam, co jeszcze. Są takie ładne drewniane paneczki na małym palmierku. Myślę, że może cyprysika w tym roku kupię. Idę na prawdziwą. Paneczkę drugie czekoladki dostałam, bo tam też sama kupiłam. Dostałam też takie pieniążki. Wiecie, czego to jest symbol? Żebym po prostu miała pieniążki. Na mieszkanie albo na coś, co mi jest potrzebne. A na różne rzeczy tak jest. No więc tutaj mam takie czekoladkowe, mikołajkowe pieniążki. I dostałam jeszcze takie mikołajki. Bo ja mam komu je dać, słuchajcie. I to jest dobre. I ten ktoś, kto mi to dawał, to wiedział o tym. Ale zobaczcie. Bardzo ładne są te ozdoby drewniane i one mi się też przydadzą do mojego cyprysiczka, którego chyba będę miała w tym roku. Chyba, że kupię jakieś drzewko takie, wiecie, taką maleńką choineczkę z igiełkową. No nie wiem, domek jest przepiękny. Będzie fajny do dekoracji, jak ja tam włożę światełka. Tu są też pieniążki, takie normalne, prawdziwe. Jak dostaję właśnie takie pieniążki, to ja lubię jakąś biżuterię kupić, ale nie wiem, czy w tym roku kupię. Może coś innego sobie kupię. Może coś z Sephory kupię, bo potrzebuję podkładu po prostu. Albo krem BB. No nie wiem jeszcze. Ale jeszcze kupiłam jedną piękną rzecz. Zobaczcie, mam gwiazdkowy kolejnicka. Ona jest taka malutka. Ja lubię wszystko takie miniaturowe. Zobaczcie. No piękne maleństwo takie. Właśnie tutaj ma te wszystkie jelonki i tak dalej. I taka maleńka gwiazdeczka. Ona jest cudna. Ja lubię, jak te gwiazdki są właśnie posypane tym brokatem. To tak ładnie wygląda. Zastanawiam się, mogłam sobie trzy kupić i tak rozstawić w różnych miejscach, albo jeszcze chciałabym jedną dla kogoś kupić, więc może jeszcze kupię taką dla drugiej osoby. No, ale piękna jest. Właśnie taka malutka, taki akcencik tylko świąteczny, nie trzeba, wiecie, bardzo dużo tego wszystkiego dać, a to i tak będzie ładnie wyglądało. Wczoraj mówiłam, że kupiłam sobie spodnie z Zary. Dzisiaj już chodziło mi, są bardzo fajne, naprawdę super, super fajne. A teraz jeszcze pokażę Wam te książki, które sobie kupiłam. I są to cztery książki. Mindfulness w związku, 25 nawyków, które zwiększają intymność, pielęgnują bliskość, pogłębiają więzi. Mindfulness 10 minut. 71 prostych nawyków, które pomogą Ci żyć tu i teraz. Następna jest taka nawyki milionera, w ogóle o nawykach po prostu. Postanowiłam, że sobie przeczytam. A trzecia jest taka. Ogólnie to są takie, wiecie, dające nacisk na rozwój własny. Biohacking, przewodnik dla zaawansowanych, jak osiągnąć idealną sylwetkę, jak świadomie zarządzać emocjami i stresem, jak zyskać więcej energii i świetne samopoczucie, jak stać się bardziej kreatywnym i efektywnym. I tu już coś znalazłam, co ja zaznaczyłam już nawet. Więc to będzie jeszcze jedna rzecz.
No i te atomowe nawyki, drobne zmiany i niezwykły efekt, ja to wrócicie już tutaj, które przeczytam, bo ja mam, żebym się bardzo do książka podoba. I co ja jeszcze mam? Teraz wam nie powiem, ale... Aha, 12-tygodniowy rok, to bardzo mi się wydaje ciekawe, tylko właśnie ją pożyczyłam na razie. Najbardziej była mnie ciekawa. I jeszcze taką o emocjach jedną. No ja sobie tak czytam wszystko. Oprócz tego mam parę powieści, które też mam ochotę poczytać. Więc pokazałam wam na razie te rzeczy. Aha, a słuchajcie, jeszcze kupiłam coś innego dzisiaj. Takie ciasteczko. Cookie Man. Gingerbreadki. I zobaczcie, one są takie, że mają właśnie tutaj tą rączkę. W sposób, że można wkładać je na kubek. Więc to mi się wydawało fajne, świąteczne. No i wzięłam je, takie pierniczki. Zaraz będę robić sałatkę, smażę pomidorki. Zobaczcie, jaki mam ładny garnuszek z kotkiem. Piękny jest. A teraz czas na zimową herbatkę w moim pięknym garnuszku. Słuchajcie, z okazji Mikołajek mamy tutaj pizzę i herbatka z anyżem, przepyszna, z guzicikami, z cynamonem, z cytrynką i z syropem klonowym. I też taka smakowa to jest herbatka, ale już nie wiem jaka, bo nie mam tego opakowania. Witajcie, 7 grudnia, jem śniadanie, jest wcześnie i tutaj. Zobaczcie, mam karteczki, to może gdzieś wylosuję coś z rana, bo potem nie mam tego jak wykonać, jak losuję późno. Co tu mamy? W ogóle mnie świąteczny film, to kiedy indziej, bo nie będę miała czasu dzisiaj chyba, ale zobaczę. Hej, witajcie w 7 dniu Vlogmasu, wracam właśnie do domu. Jest już późno, wstąpię jeszcze do Kauflandu po drodze. Nie wracam bez pracy, byłam gdzieś indziej. Na inne rzeczy właśnie robiłam. I teraz po prostu właśnie jadę do domu, ale jeszcze jedne małe zakupy potrzebuję zrobić. No i tak to właśnie wygląda. Jestem już zmęczona, o już dawno byłam zmęczona, ale po prostu taki jest czas, że trzeba się zajmować różnymi rzeczami. Przede mną też różne takie właśnie rzeczy do ukończenia. Chciałabym dzisiaj złożyć do końca ten film vlogmasowy. Te filmy miały być przed vlogmasem. Ale puszczę je jako taki drugi vlogmas, a później i tak będzie na przykład trzeci vlogmas z kilku dni, więc po prostu myślę, że wam to nie będzie przeszkadzało, a w sumie skoro to już zmontowałam, no to szkoda byłoby tego nie puścić, ale tam jest kilka rzeczy było, prawda? Wy to zobaczycie później, było kilka rzeczy, które po prostu też dotyczyły jakby świąt ogólnie vlogmasu i dotyczyły też właśnie tych różnych zakupów świątecznych, więc zresztą do wniosku, że to czy tak w ogóle zakupu, że wszyscy to robią, więc zostawiłam to. Jutro znowu do pracy. No, jakby to mogłoby być moja praca, że nie chcę się jutro wstawać. A widzę, że u kogoś na balkonie normalnie tak światełka mrugają, już ludzie nie mają fajnie poubierane, niektórzy, a u mnie nie ma nic takiego oprócz tej gestki betlejemskiej. No i tam wiadomo, ja mam jakieś elementy kule, na przykład tam śnieżantą mam przez cały rok. Mówię, jak piękna jest, według mnie. No tak, no to cóż. Po prostu dzień jak co dzień. Zastanawiam się, co jutro będę w pracy robiła. Szczęściowo
flądu.